Serdecznie witamy wszystkich hodowców ponownie i ponownie jesteśmy kolegi Maćka Wudzika. W ostatnim numerze naszego Wademekum Hodowcy kolega Maciek Wudzik wspominał m.in. o takiej substancji propolis. Jak się okazało, cieszy się ona bardzo dużym zainteresowaniem wśród wszystkich naszych widzów. W związku z tym, żeby nie odpowiadać jednorazowo na każdy telefon z osobna, postanowiliśmy szczegółowo dowiedzieć się, jak powstaje ten propolis i tu bezpośrednio samego źródła, czyli kolegi Maćka Wudzika. Proszę bardzo. Dobry wieczór. To wygląda jak przed imprezą. Tak, właśnie pokażmy. To są komponenty, które się na to składają. Na to, to jest bardzo prosta receptura. Tak wygląda syp. Najlepiej jak już kupować sypki, nie ugnieciony, twardy kit pszczel. Widzimy go właśnie tu. I tu jest na przykład... I od razu, gdzie kolega się zaopatruje w to? U pszczelarzy. Najlepiej czyli trzeba znaleźć jakiegoś zaprzyjaźnionego pszczelarza, który to będzie miał. Który to na skrobie i nam udostępni. I udostępni. Jest to 100 gram. Na 100 gram propolisu wlewamy pół litra spirytusu. Pokażmy, jaki to jest spirytus, rektyfikowany. Tak. 96%, tak? Tam 5%. No. I na cały ten słoik zalejemy teraz pół litra. I to o to chodzi, żeby mówię, no jak już szkoda mówię, trochę, ale... Jak pijemy spirytus, czy robimy, to też mówię kupować z dobrego źródła, nie kupować spirytusu nie wiadomo, bo jak tam zaszkodzi, to i gołębiom też. I to jest to, jedna część, która jest w tej chwili, którą wykonaliśmy, drugą częścią, jeszcze bardziej prostą, jest, tak jak mówiłem, ja nie dolewam czystej wody, tylko dolewam 200 wódki. W naszym wypadku jest to bardzo dobra, luksusowa wódeczka. Serce trochę boli, jak się wylewa. Serce boli. I to praktycznie mamy całą... Czyli mamy około 0,7 litra płynu. Praktycznie w tej fazie nie jest to do żadnego użytku. Co kilka dni trzeba po prostu to wylewać. Jak długo to? Minimalnie 4 tygodnie. Z tym, że mówię, żeby to miało taki typowego kopa, powiedzmy, to musi to pracować dużo dłużej. Ja takie słoiki sobie robię, on później się zrobi czarny. Czyli optymalnie to chyba w zimie sobie wykonać coś ja takiego? Ja sobie robię takie słoiki na przykład co 3-4 miesiące i później mówię, używam na przykład te, które już mają prawie rok. Czyli na jak długo czasu taki starcza jeszcze słoik w twojej hodowli? To w zależności jak to się często używa. Ja raz w tygodniu używam 15, tak jak wspomniałem, 15 ml na kilogram karmy. Gdy propolis wsiąknie w karmę, jest później wyciskana cała cytryna na to. Jest to zawsze podawana pierwszego dnia, zaraz w dniu przylotu. Tu mamy słoik takiego już rozrobionego? Takiego, który po kilku miesiącach mam w sklepie. To zaraz zobaczymy. No. Tu mamy teraz właśnie na ekranie pokazane, jak wygląda wersja świeża po prawej stronie i taka już, która ma więcej niż 3 miesiące, no, tak? No to ma już prawie z 8 chyba miesięcy. I to jest, mówię, tak to wygląda. Tu było tak samo 100 gram. On się troszeczkę później rozwarstwia. Tak, mówię, tu już nie trzeba tego bełtać. Tu trzeba, mówię, co kilka dni. To musi być w jakimś zaciemnionym miejscu, czy to nie gra roli? Nie, najlepiej, żeby nie było na to bezpośredniego słońca, nie? A temperatura jaka jest na zewnątrz? Temperatura to... Czyli w takiej spiżarce by było optymalnie najlepiej, zatrzymać. Tak. Nie może to się nagrzewać i leżeć w słońcu. No. Jest to środek idealny. To, co jest w sprzedaży, to mówię, do tego nie ma nawet małego polotu. No tu widzimy, to koszt składników, tak jak widzieliśmy, pół litra spirytusu plus 0,2 litra wódki, trochę propolisu, to jest ile? Około 70-80 zł razem, coś takiego? No, 10 zł i to jest... 50? Nie, to tam można chyba taniej już kupić trochę. I propolis w granicach 20 zł. No i plus koszt słoika oczywiście. No i słoik. No. To po ogórkach można wykorzystać. Także no i nasza ślina. No. Widzimy, jak to wygląda. Tak. Zestaw, jak można zrobić. I to jest, mówię jeszcze raz, po środku słoiki. W środku to są te słoiki. I tutaj widzimy po prawej stronie wersja przygotowana przed chwilą. A po lewo jest wersja już taka, która odpracowała. Jak kolega zaznaczy, ta ma już 8 miesięcy. A to takie minimum. A ona po 3 miesiącach też już uzyskuje taką konsystencję i kolor? Praktycznie już po 3-4 tygodniach. Aha. Już to można używać, jeżeli ktoś nie ma starego. Nie? Z tym, że mówię, no cały taki, ten cały efekt podawania jest, jak to już jest, ma swój czas. Mówię, no to są środki rewelacyjne. No, kał
po przylocie. Zresztą co, propolis. No, propolis jest to, mówię, środek, który pszczoły produkują do czego? Produkują to, aby po prostu ani żadne wirusy, to oblepiają ultym. Nie ma dostępu przez ani wirusy, ani grzyby, ani bakterie, nic nie wejdzie do ula. Tak czyli samo propolis. Mamy taki własnoręcznie zrobiony propolis tutaj w słoiku, wersję już użytkową. Także dziękujemy bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.